wracamy do naszego kodu i naszego problemu, że nasza funkcja wciąż nie jest zabezpieczona przed dostępem z wielu wątków jednocześnie. Jednak pomimo tego, że wątek jednorazowo jednocześnie działa tylko jeden, i tak musimy zsynchronizować zapis i odczyt w naszych własnych wątkach. Naszym zadaniem jest ustalić, co tutaj może pójść nie tak. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy na przykład operacja przypisania jest atomowa. Czy to się dzieje od razu w jednej instrukcji, czy tutaj może się coś wydarzyć w trakcie. W Pythonie nie możemy przedefiniować operacji przypisania, operatora przypisania, ale możemy sobie stworzyć na boku krótki test. Prześledźmy zatem, co robi przypisanie. Uruchamiamy interpreter, piszemy sobie prostą funkcję, w której robimy proste przypisanie. Importujemy this, f i widzimy, że ciało funkcji to nie jest po prostu jedna instrukcja, ale jest to załadowanie jakiejś wartości. Jest instrukcja powiązania tego z nazwą x. No, jest jeszcze załadowanie jakiegoś non do return i return. Natomiast samo przypisanie może się okazać nieatomowe. To jest jeden z naszych problemów. Drugim zagadnieniem jest porównanie. To też możemy sprawdzić. Prześledźmy zatem, co robi przypisanie. Uruchamiamy interpreter, piszemy sobie prostą funkcję, w której robimy proste przypisanie. Importujemy this, f i widzimy, że ciało funkcji to nie jest po prostu jedna instrukcja, ale jest to załadowanie jakiejś wartości. Jest instrukcja powiązania tego z nazwą x. No, jest jeszcze załadowanie jakiegoś non do return i return. Natomiast samo przypisanie może się okazać nieatomowe. To jest jeden z naszych problemów. Drugim zagadnieniem jest porównanie. To też możemy sprawdzić.